Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry Państwu. Ze studia w Lwowie mówią Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański. Cieszymy się bardzo, że ponownie możemy być z Państwem, a dziś wybraliśmy temat. Teatr Miejski dziś jest to teatr opery i baletu. Wszyscy znają ten wspaniały, olbrzymi gmach, który zamyka panoramę Prospektu Swobody dzisiejszego, kiedyś wałów chytmańskich. Ta wspaniała bryła zdobiona licznymi figurami jest właśnie też taką jedną z wielu wizytówek naszego miasta. Tak, właściwie jest to arcydzieło sztuki światowej, jeden z najpiękniejszych teatrów w Europie, ale również teatr, który dosyć ciekawie był budowany i o tym za chwilę Państwu opowiemy. Mach teatru znajduje się w miejscu bardzo ciekawym, ponieważ, tak jak Krzysztofie wspomniałeś, były to dawne wały, już później hetmańskie, ale tam przepływała rzeka Pełtyw. I Lwigród nazywany był też miastem nad Pełtwią. To jest taka ciekawostka, że tej rzeki my nie widzimy właściwie, a to też częściowo za sprawą teatru, który był budowany na początku wieku XX. I po to, żeby zrealizować projekt Zygmunt Gorgolewski, który wygrał w konkursie, musiał zmienić koryto rzeki. I teatr był budowany na płycie z betonu. Niektórzy uważali, że teatr po prostu nie wytrzyma i dokuczali po prostu Gorgolewskiemu. Tutaj chciałabym przypomnieć, że właśnie Zygmunt Gorgolewski, który jest pochowany na cmentarzu łyczakowskim Naprzeciwko Marii Konopnicki i wielu przewodników mówi o tym, że popełnił samobójstwo, kiedy się dowiedział, że teatr nie wytrzyma i może się zawalić. Ale tych wersji jest kilka. I jedna z nich mówi o tym, że po prostu jego serce nie wytrzymało, kiedy dowiedział się o tym, że może konstrukcja nie wytrzymać. Ale Krzysztofie, teatr jest. Teatr stoi już ponad 100 lat i nadal cieszy i swoją wspaniałą akustyką, no a przede wszystkim tym wnętrzem bogato dekorowanym. Też właśnie, gdy kiedyś oprowadzałam taką wycieczkę młodzieży szkolnej, weszliśmy do teatru i pytam się, no, jak wam się zdaje, gdzie jesteście? A jakiś chłopczyk, tam klasa ósma, dziewiąta, mówi: W świątyni sztuki. Tak na niego to wrażenie, pierwsze wrażenie teatru było. Proszę Państwa, teatr był otwarty w październiku 1900 roku, i specjalnie na to wydarzenie przyjechał Paderewski, a także dwóch Henryków: Henryk Sienkiewicz, a także Henryk Simiradzki. Z kolei za sprawą tej pięknej kurtyny, która zawisła rok później, no i to było wielkie wielkie wydarzenie. I specjalnie było napisane kilka utworów, które były premierowymi. I Krzysztofie, co się odbywało w ten czas? Gdy zebrała się już ta szanowna publiczność, naturalnie cała lwowska śmietanka, to na otwarcie teatru został odczytany specjalny akt. No, jest on dosyć przydługi, zajmuje mi cztery kartki drukowanego papieru, ale nie będę wszystko czytał. Zacytuję tylko niektóre fragmenty. Tylko od razu uprzedzę, że ponieważ jest on pisany takim językiem górnolotnym i niektóre zdania są tak na pół kartki, może trudno tak na słuch, ale bardzo ciekawy dokument i proszę posłuchać. Zaczyna się to wszystko tak. W imię Boże działo się w królewskim stołecznym mieście Lwowie we czwartek w południe 4 października roku pańskiego 1900, kiedy na stolicy apostolskiej zasiadał jego świętobliwość papież Leon III. Panował rok 52 najjaśniejszy cesarz Austrii, król Galicji Franciszek I. Rządy kraju spoczywały w ręku cesarskiego, królewskiego namiestnika Jego Ekscelencji. Leona Hrabiego-Pinińskiego, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a rządy w mieście sprawował jaśnie wielmożny prezydent miasta, dr Godzimierz Małachowski. Właśnie to wymienienie zostali te największe postacie, które na należało wtedy wspomnieć. No a dalej, proszę Państwa, jest tak. Podpisanie i obecni przy dzisiejszej uroczystości stwierdzamy tym aktem, że gmach nowego teatru miejskiego, pod który założono kamień węgielny 30 kwietnia roku 1898, z Bożą pomocą szczęśliwie ukończony został według planów, rysunków i pod wyłącznym artystycznym, technicznym kierownictwem architekty Zygmunta Gorgolewskiego. A dalej mamy, ku wiecznej rzeczy pamięci zapisuje się razem, że koszta i urządzenia wraz z budynkiem pomocniczym wyniosły około pół trzecia miliona koron. Tu trudno sobie wyobrazić, co to jest te pół trzecia, z których 600 tysięcy koron pokrył kraj, a resztę wyłożyło miasto, nie licząc wartości gruntu miejskiego. A dalej zaczyna się, proszę Państwa, najciekawsze. Roboty budowlane wykonali przeważnie miejscowi lwowscy artyści, przemysłowcy i rękodzielnicy. Z firmą zaś zakrajowym powierzyła Rada Miasta tylko takie roboty, których u nas jeszcze z powodu braku przemysłu zrobić nie dało się. I Dalej idzie, proszę Państwa, wyszczególnienie dokładne wszystkich osób, firm, tych rękodzielników, którzy tworzyli, można powiedzieć, to wspaniałe dzieło. Zaczynając od Jana Lewińskiego z jego firmą, a kończąc, proszę Państwa, na niejakim Jakubie Shapiro. Kto dzisiaj pamiętał Jakubie Shapiro, który wykonał tabliczki napisowe i numerowe do teatru? Zostali wymienieni wszyscy artyści, zaczynając od Tadeusza Baroncza i kończąc na ich pomocnikach, którzy też naturalnie współpracowali z tymi znanymi artystami jak Dębicki, Kaczorbatowski, Tadeusz Popiel, Stanisław Rejhan. No, nie będę tu wymieniał, bo i tak wszyscy wiedzą, kto to wspaniałe dzieło wykonał. I dalej, proszę Państwa, zostali wymienieni również członkowie Komitetu Budowy i Komisji Artystycznej, którzy decydowali o kształcie tego teatru. Naturalnie tutaj też mamy i Michała Michalskiego, wiceprezydenta, i Stanisława Ciuchcińskiego i wielu innych, którzy też godni byli tego, żeby wymienić ich w tym akcie. No a na zakończenie, proszę Państwa, mamy... Niniejszy akt dokonania ukończenia i otwarcia Teatru Miejskiego, którego pierwsze artystyczne kierownictwo spoczęło z uchwały Rady Miasta w rękach Tadeusza Pawlikowskiego, byłego dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, niech będzie świadectwem dla potomnych, że gmina nie szczędziła znacznych ofiar dla wykonania tego gmachu. I dalej. Oby więc Najwyższy spełniając życzenia wypowiedziane przy założeniu kamienia węgielnego, raczył uczynić ten gmach prawdziwym zniczem sztuki polskiej i oby w nim z niego brzmiała zawsze nasza droga, mowa ojczysta na pożytek miasta, narodu i wiekopomną sławę imienia polskiego. I proszę Państwa, kolejne karty to są podpisy wszystkich tych wymienionych osób, które. Przyczyniły się w ten czy w inny sposób do stworzenia tego pięknego dzieła. No, jak już, Hanio, wspomniałaś, opera Janek to specjalnie została napisana na otwarcie tego teatru przez Władysława Żelińskiego, ale nie samym Jankiem mogła się widownia pocieszyć. Zaczęło się wszystko baśnią nocy świętojańskiej Jana Kasprowicza, na początek właśnie w wykonaniu aktorów i śpiewaków teatru miejskiego, następnie dopiero był Janek, a na koniec zagrano komedią Fredry od Ludki. Właśnie tak, tym trzem wspaniałym dziełom sztuki, ten teatr został otwarty. I do dnia dzisiejszego cieszy swoją widownię, cieszy publiczność i jest, jak już powiedziałem, tą wizytówką miasta Lwowa. To jest nie tylko piękna bryła, nie tylko piękne wejście to są tłomarszowe schody, ale ozdobą też teatru jest sala luszczana, która jest zdobiona malowidłami, to są sceny najbardziej zeznanych sztuk w historii teatru polskiego. To wszystko zachowało się, bo jak wiemy, że po wojnie w latach 80. była. Renowacja, renowacja złocenia, a także tych obrazów. także Teatr wygląda tak, jakby dopiero został wybudowany, szczerze tak mówiąc. I trzeba przyznać, że dyrekcja dba o, o teatr. Prowadzone tam są, jak ktoś mówi, drobne prace konserwatorskie. I w każdym razie to dzieło Gorgolewskiego wygląda wspaniale. Nie tylko ze względów wizualnych, ale również i wspaniała akustyka w sali gdzie w tamtych czasach obchodzono się spokojnie, bez mikrofonów głosy artystów były słyszane od pierwszego rzędu, aż po tą jaskółkę, gdzie przeważnie właśnie studenci i ta bardziej uboga publiczność zasiadała. I oczywiście ozdobą teatru jest wspaniała kurtyna. Kurtyna namalowana przez Henryka na która się nazywa Parnas. Tworzył malarz tę kurtynę w Rzymie, ona później była wystawiona w akwarium. Zbierano pieniądze, tak sobie wymarzył Henryk Simiracki Ona ma być werwowi w Teatrze Miejskim, ale tych pieniążków nie wystarczyły. Słyszałam też taką wersję, że Henryk Simiracki jako człowiek niebiedny, po prostu nie dopłacił, tylko spełnił swoje marzenie, chociaż było brak tych pieniążków. I kurtyna zawisła. Dopiero rok po otwarciu teatru, zdobi do dziś, teraz jest też w renowacji. No, ale jeśli kiedyś ta kurtyna zdobiła każdy spektakl, to teraz tylko podczas premiery czy wielkich wydarzeń. Ale jest jeszcze jedna kurtyna, która może jest mniej znana, ale też jest bardzo ciekawa, ponieważ to kurtyna jest przeciwpożarowa żelazna tak zwana kurtyna na której jest przedstawiona panorama miasta Lwowa z początku XX wieku. Jest to malowidło wykonane przez Stanisława Jasińskiego wspólnie z Karolem Gustawem Polityńskim i ta kurtyna też niedawno została odnowiona. Także jest to, to są te dwie kurtyny prawdziwe ozdoby naszego teatru. Ale jeśli Krzysztofie mówimy o teatrze, o pięknej bryle, o pięknym wystroju, to przede wszystkim... Nie ma historii teatru polskiego bez historii lwowskiego teatru. A trzeba też podkreślić, że po europejskich premierach, a także premierach w dużych miastach Polski no Warszawie czy Krakowie jednym z pierwszych miast, gdzie odbywały się wszelkie premiery, to był Lwów, to był teatr miejski i cała plejada wspaniałych wykonawców gwiazd na czasy ówczesne. Teatr nie byłby tym teatrem, wspaniałą świątynią sztuki, gdyby na jego scenie nie gościli wybitni artyści, śpiewacy, tancerze. W chwili swego powstania ten teatr był pomyślany jako sala. Tam odbywały się i koncerty, i opery, i przedstawienia baletowe, przedstawienia dramatyczne. Tak, żeby lwowska publiczność mogła zapoznać się z tym najlepszymi utworami klasycznymi w tych wszystkich dziedzinach. No i proszę Państwa, na scenie Teatru Lwowskiego występowali z wielkim sukcesem. Byli oklaskiwani przez lwowską publiczność Adam Didur i Jan Kiepura, Ewa Bandrowska Turska i Ada Sari, Solmea Kruszelnickka i Andrzej Miszuga. I wiele, wiele tych wspaniałych nazwisk można by cytować. No a proszę Państwa, te przedstawienia, które... Były wystawiane na scenie tego teatru to też cała klasyczna opera światowa, cała, czy przedstawienia, dramatyczne przedstawienia autorów i polskich i zagranicznych. W chwili obecnej to też wystawiane są realizowane najnowsze sztuki autorów ukraińskich w dawnych czasach te przedstawienia autorów rosyjskich. No w każdym razie, że w repertuarzu teatru jest tak, nie ale chyba ponad 40 utworów klasycznych, które od czasu do czasu pojawiają się też na scenie teatru. I po II wojnie światowej od 1956 roku nazwa teatru brzmiała następująco Teatr Opery i Baletu imienia Iwana Franki, a od 2000 roku nosi on imię Salomei Kruszylnickiej, wspaniałej wykonawczyni, znanej gwiazdy scen europejskich i Salomea Kruszylnicka we wrześniu byłam na takim koncercie w Operze Lwowskiej, który był poświęcony tej wielkiej śpiewacy, wspaniałej, która miała bardzo ciekawe głosy, takie liryko-dramatyczne, wówczas były znane tylko głosy na początku wieku 20 jak Szalapin, Caruso, Ruffo tylko jedyny głos tak wspaniały to był Salomei Kruszylnicki. No i była ona primadonną praktycznie wszystkich europejskich teatrów też osobą Oklaskiwano i teatry zabiegały o to, żeby wystąpiła w tej czy w innej postaci na ich scenie. Natomiast przed teatrem był też taki projekt, że ma stanąć pomnik Juliusza Słowackiego. Tak, tak. Przed I wojną światową została nawet stworzony we Lwowie komitet budowy pomnika Juliusza Słowackiego, zostały zbierane koszty, no ale niestety I wojna przekreśliła te plany, no a potem niestety nie mamy do dzisiaj pomnika słowackiego w Lwowie. I niestety po wojnie mniej więcej w tym miejscu stanął pomnik, wodza rewolucji Lenina. Który tam w ogóle pasował jak kwiat do kożucha. No ale, jak wiemy, po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainy, to pierwszy, co był, który z pomników padł, że tak powiem, to jest pomnik Lenina, który tam po prostu fatalnie wyglądał. No i dzięki temu, że ten pomnik został rozebrany, otworzyła się znowu wspaniała panorama na tych wałów, na teatr opery. A przed teatrem teraz jest fontanna, która w upalne letnie dnie jest oblegana przez dzieci, przez młodzież. Taka tradycyjna już teraz fontanna, gdzie woda tryska po prostu z ziemi i dzieciarnia tam skacze, biega po tych strumykach wody i w taki sposób się ochładza. No i proszę Państwa... Tak nie chcieliśmy w skrócie przedstawić, bo się nie da o teatrze. Można mówić jeszcze bardzo, bardzo długo i my wiemy, że wiele osób, która przyjeżdżała do Lwowa, tęskni za Lwowem, ale bądźmy dobrej myśli, że jak tylko wojna się zakończy, to Państwo znów będą mogli przyjechać do Lwowa i oczywiście odwiedzić jeden z najpiękniejszych teatrów w Europie. Zapraszamy! A z Państwem Birgitna Grodziewska i Krzysztof Szymański. Dziękujemy. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.